Pani radna, pani przedstawiła. Byliśmy też przeczytani, właśnie dziękuję pani radnej. Ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na 28 stycznia godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 29 stycznia godzina 15. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani prezydent, wysoka rado, proszę o wprowadzenie do procedowania druku numer 1121 w sprawie kierunku działania prezydenta miasta Krakowa w zakresie realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku. Projekt grupy radnych zebrało 18 podpisów, wniosek jest złożony. Z równoczesnym są prośbą o odstąpienie od drugiego czytania. Dziękuję bardzo, proszę. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu. W sprawie o wprowadzenie do porządku obrad. Nie widzę. Będziemy głosowali wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Wprowadzenie do porządku obrad. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Akurat jest sprawa chyba niekontrowersyjna. Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję, zamykam, proszę wynik. Głosowanie 26 za wprowadzeniem, 1 przeciw, osoby się wstrzymały. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Bardzo proszę panią radną Maliszewską od razu o zreferowanie. Panie przewodniczący, pani prezydent, wysoka rado, postaram się to zrobić szybko i dość sprawnie, chociaż projekt jest dość obszerny. Dostaliście go państwo jako druk 1121. Poproszę o wyświetlenie pierwszego rysunku, ponieważ on mi będzie potrzebny do informacji, o co tu tak naprawdę chodzi. Proszę państwa, ta uchwała ma na celu dostosowanie zasad realizacji wodociągu i kanalizacji do obowiązującego prawa, zapewnienie finansowania przez NPWiK S.A. zadań konkretnie przygotowanych do 31 grudnia 2012 roku w zakresie sieci cyklowanych w drogach. Przyjęcie założeń dla nowego programu, który proponujemy, aby nazywał się rozwój sieci osiedlowych w skrócie RSO, obejmującego zadania przygotowane do realizacji po 31 grudnia 2012 roku. I jako dodatkowe stymulowanie poprawy ochrony środowiska poprzez przywrócenie udziału finansowania elementów kanalizacji sanitarnej środkami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To, co państwo widzicie na tym rysunku, ma tytuł wodociąg i dotyczy pierwszego paragrafu. Punkt 1. Będzie obejmowało finansowanie sieci wodociągowej wraz z elementami bocznymi od sieci do granicy nieruchomości. Kolorem ciemnym, bardzo ciemnym, bo ta różnica jest mało widoczna, to jest ta pionowa kreska, czyli główna. I te cieńsze, ale też ciemne, do tej bardzo wąskiej kreski po prawej stronie. Sieć główna, a to wszystko, co na prawo, nazywa się grzebień, czyli sieć boczna. To wszystko będzie przedmiotem tej uchwały, jeśli chodzi o zasady postępowania w tym zakresie. Jest to bardzo ważne, jaka część będzie się znajdowała po stronie finansowania przez NPWiK, a jaka część po stronie użytkowników sieci. Bardzo proszę państwa o nie przeszkadzanie nam, bo to też jest ważna dla mieszkańców sprawa. Pan radny nie buduje się. Buduje tylko się dalej. Bardzo proszę pani. I tak wygląda schemat. Panie radny, bardzo proszę. Zgodnie z paragrafem 1, punkt 1. To dotyczy sieci głównej i sieci bocznej, tak zwanych grzebień. I sieć wewnętrzna, która znajduje się na działce użytkownika.
Poproszę o drugi rysunek. To jest punkt drugi w paragrafie pierwszym. To dotyczy kanalizacji. I tym samym sposobem macie Państwo bardzo długą kreską pionową po lewej stronie oznaczoną sieć główną. Na prawo tak zwany grzebień, sieć boczna i cienka kreska i granice działki, granice właścicieli, którzy będą użytkować sieć wewnętrzną swoją. W punkcie drugim zobowiązuje się prezydenta miasta Krakowa działającego jako walne zgromadzenie, PWiK, spółka akcyjna do opracowania i wdrożenia do 31 marca 2013 roku nowych zasad realizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. I punkt trzeci, który szczegółowo precyzuje te zagadnienia, które powinny się w tej w tych nowych zasadach realizacji tego typu infrastruktury znaleźć. I w tym miejscu, zanim powrócę, mówię paragraf trzeci, chciałabym z ogromnym szacunkiem i podziękowaniem z tego miejsca zwrócić się do pana prezydenta profesora Jacka Majewskiego i szefostwa NPWiK-u, pana prezesa Landera i wiceprezesa Góry, bo 90% tych rzeczy, które się tu zawarły, są z ich dobrej woli i szacunku dla mieszkańców tego miasta. I ja im z tego miejsca ogromnie dziękuję. To trwało bardzo długo, uzgodnienia były żmudne. Należało to uzgodnić z wieloma wydziałami również. Wydziały zresztą dosyłały nam pisma, że nie zgłaszają zastrzeżeń do tych rozwiązań. I oczywiście z tego miejsca również dla mojego pryncypała w ruchu inicjatyw osiedlowych, dla Krzysztofa Adamczyka, naprawdę bardzo, bardzo serdeczne podziękowania. On jest moim mistrzem, jeśli chodzi o religii. Od niego się tej roboty uczyłam i dlatego teraz wydaje mi się, że jestem taka mądra. Paragraf trzeci zawiera wszystkie te wstępne założenia dla tworzenia nowego programu, który będzie się nazywał Rozwój Sieci Osiedlowych, tak jak mówiłam w skrócie RSO. I będzie obejmował, i to jest ważne, proszę Państwa, sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne zarejestrowane do 31 grudnia 2012, tak jak żeśmy to ujęli w uchwale naszej ze stycznia ubiegłego roku, 2012. Więc podtrzymuję, że to będzie realizował ten program. W punkcie 2 będą realizowane konkretnie przygotowane do realizacji zadania o parametrach sieci rozdzielczych i służące do obsługi odbiorców usług NPWiK SA. Zaś zadania określone w punkcie 2, w ustępie 2 punktu 2 będą realizowane po wykonaniu tych z pierwszej listy. Ale jak Państwo widzicie, jest krótka, będą mogły być w dalszym ciągu realizowane w myśl tego programu Rozwój Sieci Osiedlowych. Dokładnie tu jest wszystko wypisane, które zadania, w jaki sposób zostaną, nawet proszę Państwa, w punkcie 5 macie Państwo taką informację, że według nowych zasad, ponieważ komitety inicjatyw lokalnych nie mogą współfinansować tych zadań, a te, które już poniosły koszty, macie Państwo zapisane, będą zwrócone inicjatorom, czyli między innymi Komitetom Lokalnych Inicjatyw, do 31 marca 2013 roku. NPWiK przejmuje w drodze przelewu wszystkie wierzytelności główne w ten sposób, a jeśli będą wymagały dodatkowych czynności i uzgodnień, NPWiK zgodził się wziąć to na siebie, że będzie to prowadził i w razie czego finansował, jeśli zajdzie konieczność zmian w tym zakresie.
Oczywiście tu jest też ważna uwaga, jak ktoś z Państwa tam doczyta, jest zasada taka, że jeśli chodzi na przykład o projekty, NPWiG będzie zwracał według cennika, który obowiązuje, według norm, które przewidziane w NPWiG-u, bo czasem zdarzało się, że komitety zawyżały te koszty. Ja to zresztą w jakiś sposób rozumiem, bo cena tych opłat wchodziła we wkład właśnie komitetu do zadania gminy. Więc do wysokości kosztów objętych kosztorysami NPWiG-owskimi. Niezależnie od wskazanego powyżej przejęcia przez NPWiG praw i obowiązków wynikających z umów na opracowanie dokumentacji, równolegle NPWiG będzie prowadził nabór zadań wnioskowanych przez dzielnicę lub przez mieszkańców. I to jest ważne, że jeśli kolejne osiedla, ulice, zespoły będą miały ochotę w dalszym ciągu w tym systemie pracować, ale już bez dopłat własnych mieszkańców, NPWiG daje taką furtkę i to RSO to będzie umożliwiało. Do zadań tego programu macie Państwo w 12 paragrafie zasady kwalifikacji, więc które będą miały pierwszeństwo. I tu wymieniamy. Po pierwsze podłączenie jak największej liczby mieszkańców z danego terenu. Następnie wyniki ekologiczne tego zadania, co tu będzie preferowane, a także zadania, które likwidują bariery infrastrukturalne. Państwa, bardzo proszę spokój, bo mamy jeszcze dużo spraw. Wykaz zadań na każdy rok zgłoszone przez mieszkańców w ramach programu RSO będą dostosowane do wysokości środków przewidzianych do realizacji wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji NPWiG. Ponieważ zwykle wartość kosztorysowa jest większa, a przetargi okazuje się dają czasem oszczędności, proponujemy tworzenie dwóch list, listy głównej i rezerwowej, aby z tego, co pozostaje z przetargów, można było kolejne zadania realizować. Zobowiązuje się również Pana Prezydenta w paragrafie 4, mówi projekt, aby w terminie do 31 marca 2013 roku projekt uchwały Rady Miasta określającej zasady i tryb dofinansowania, czyli kosztów Andrzejków Abranek i kanalizacyjnej. To dajemy Panu Prezydentowi, ponieważ jest to uchwała kierunkowa, o obliczenie tego i przedstawienie Radzie do zatwierdzenia do 31 marca tego roku, 2013. I na końcu, jak Państwo wiecie, zawsze w takiej sytuacji tracą moc cztery poprzednie uchwały, w tym dwie nasze. Jedna z grudnia 11, 21 grudnia 2011, druga z 25 stycznia 2012. I dwie poprzednie wprowadzające system ELI, czyli z września 1997 i z czerwca 2006 roku. Po to, aby dostosować nowe zasady do wymogów obecnego prawa. Ponieważ, jak to Państwu referowałam rok temu, wprowadzając tamtą pierwszą uchwałę w tej sprawie, musimy to dostosować. Gmina Kraków w tej chwili odwołała się od kary za ten tryb. NPWiG odwołał się od tej kary i mamy nadzieję, że z tych swoich 2 milionów, czyli milion, gminy, milion NPWiG nie stracimy. Uchwała wchodzi w życie, jest nie do podjęcia i bardzo proszę Państwa, ponieważ czas leci, dziś już jest 9 dzień stycznia do 31 marca, a jeszcze to się ma uprawomocnić. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o potraktowanie tego w sposób z należytą uwagą. Jest to dla mieszkańców niezwykle ważne. I proszę Państwa, jeszcze raz podkreślę, to, że NPWiG jako spółka, to, że Pan Profesor Jacek Majkowski jako szef, jako właściciel właściwie tej spółki, to jest naprawdę duży ukłon w stosunku do mieszkańców i to nie jest żadne wazeliniarstwo, co boskie to Bogu, co cesarskie cesarzowi. Ja w każdym razie składam szacunkiem do Krzysztofa Adamczyka, do prezesa Lamidera i prezesa Góry i do pana profesora Jacka Majkowskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Pana radny Brachta. Ja z wielką uwagą mimo wszystko i podzielnością wysłuchałem tego projektu uchwały wystąpienia i oczywiście jestem przekonany, że to się należy mieszkańcom. Oczywiście powiem, że to MPWK nie robi z własnych pieniędzy, tylko z pieniędzy podatników będzie robił. Więc to po pierwsze i te ceny podnieśliśmy po to, żeby on to robił. Także tutaj nie widzę żadnych powodów, aby aż tak bardzo dziękować, ponieważ to są na pieniądze wszystkich. Ale ja nie chciałem o tym powiedzieć. No jestem troszeczkę zniesmaczony jako radny, ponieważ prowadzimy ogromną, poważną dyskusję o szkolnictwie i raptem prowadzimy, nie wiem dlaczego, dyskusję, która powoduje, że ludzie są oczekujący tutaj na zaskoczony, że chcemy procedować i procedujemy uchwałę, która powinna być moim skromnym zdaniem procedowana pod koniec 2012. Dziękuję. Proszę Państwa, po pierwsze ta sprawa dotyczy kilkudziesięciu, jak nie stu kilkudziesięciu tysięcy osób w Krakowie. Lokalne inicjatywy inwestycyjne to są inwestycje, które są współpracowane przez mieszkańców. I moim zdaniem załatwienie tej sprawy jak najszybciej dobrze, że ma miejsce. I to jest po pierwsze. Po drugie, niestety ta uchwała jedynie, znaczy to jest kierunkowa uchwała, ale ona jedynie załatwia pewne sprawy, no że tak powiem, do tyłu. To znaczy w tym sensie, że zmienia sposób zagospodarowania, teraz MPWiK się tym będzie zajmował. Natomiast nie zmienia jednej rzeczy, która jest jeszcze przed nami. Znaczy co zrobić z komitetami lokalnych inicjatyw, które nie zdążyły z terminem do 31 grudnia 2012. Ale to jest jakby, i to tyle z mojej strony. Panie radny Mroczek, bardzo proszę. W trybie pilnym, szanowny panie starszy, że
9 stycznia, a to ma obowiązywać już od 1 i obowiązuje, żeby ci ludzie, którzy zaangażowali swoje pieniądze, organizują się, tak samo się zaangażowali jak rodzice szkół, tylko oni swoje życiowe potrzeby, nie mają wody, nie mają kanalizacji, a państwo swoje życiowe problemy i powody, bo chcą mieć szkołę dla swoich dzieci. To, że my będziemy tutaj 15 czy 20 minut dyskutować, to ani nie pomoże im, ani nie pomoże tym od kanalizacji. Ja z waszym klubem dyskutuję o tym i nie tak Wam Polecki powie, bo bardzo mi leży na sercu sprawa lokalnych inicjatyw. Jesteśmy w kontakcie od 2 miesięcy, tak jak Wam? To nie jest tak, że to się urodziło z kobieta. Podjęłam się tego, robię to, bo myślę, że się na tym znam, ale od strony prawnej chciałam to zrobić bez zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Stefan, odbycie pierwszego czytania. Ustalam dzisiaj godzina 19.20 na termin składania autopoprawek, 19.30 termin składania poprawek. Potem będziemy głosować.